Witajcie, smyki. Pokażę Wam, jak zrobić bębenek. Potrzebny nam będzie taki kubeczek, najlepiej, żeby był z gliny. Może być większy lub mniejszy. Ja mam mniejszy. Kawałek skóry. Przykładamy ją do brzegu i obcinamy takie kółeczko. Gumki recepturki, ale niekoniecznie. Może być też nitka lub dratwa. Coś, czym owiniemy naszą skórę wokół brzegu garka. Spójrzcie, przykładam, biorę gumkę i tutaj może pomóc Wam mama, tata, babcia, dziadek albo rodzeństwo, bo to jest trudne. Musimy przełożyć gumkę na drugą stronę, by w ten sposób przymocować skórę do naszego garneczka lub kubeczka. Zakładam drugą gumkę i musi być bardzo szczelnie i mocno naciągnięta skóra na naszym garku. I teraz możemy spróbować wydobyć dźwięk. Mój bębenek jest bardzo mały. Wy możecie zrobić taki, jaki chcecie. Zapraszam Was do zabawy. Instrumenty już dawno temu wykonywano samodzielnie. Na gliniany garnek naciągano skórę bardzo szczelnie. Tak powstał bębenek. Uderzano w niego pałkami lub rękoma. Służył plemionom afrykańskim do porozumiewania się. Były one bardzo głośne.